Jestem Alicja, mieszkam od paru miesięcy w Warszawie, mam 26 lat. Ja zawsze narzekałam na to, że nieważne czy byłam parę kilo do przodu, do tyłu, czy byłam bardzo szczupła, zawsze miałam dosyć masywne uda, wewnętrzną stronę ud, tu mi się zawsze najbardziej odkładało i po prostu postanowiłam w końcu zrobić sobie liposukcję tego obszaru po to, żeby nie mieć z tym problemu i nie skupiać na tym uwagi, bo to jest wkurzające, jak się dużo ćwiczy, dużo na tym skupia, poświęca, a zawsze jest jakieś takie miejsce jedno, na które się zwraca uwagę i które to po prostu tak denerwuje, więc z takim problemem przyszłam do kliniki. Wybrałam Otco Klinik, ponieważ obserwowałam profil na Instagramie, gdzieś tam czytałam dużo pozytywnych opinii, słyszałam pozytywne opinie i też jak poszłam na konsultację, to dr Piotr wzbudził we mnie zaufanie i tam już zostałam. Zabieg liposukcji polega na tym, że odcisamy tkankę tłuszczową we wskazanych okolicach. Jeżeli są to uda, to możemy podzielić jeszcze na fragmenty, czyli na przykład przyśrodek, bok, przód, tył. U Alicji będziemy wykonywać liposukcję dookoła, czyli tak zwaną 360 stopni. Tłuszcz odsysany przy zabiegu liposukcji jest to świetny materiał do wypełnienia tkanek tam, gdzie jest ich za mało. Czyli możemy wykorzystać tkankę tłuszczową odpowiednio przygotowaną do przeszczepu tłuszczu w okolicy pośladków, czyli możemy uzyskać tak zwany efekt pośladków brazylijskich, modnie zwany BBL. Jezu, jestem strasznie podekscytowana. Dzisiaj w ogóle nie mogłam spać pół nocy, jak to zawsze przed takimi ważnymi wydarzeniami. Kurczę, spodziewałam się efektu wow oczywiście. Przede wszystkim, że ten tyłek będzie ładnie wymodelowany, ale bez użycia tutaj jakichś sztucznych, nie wiem, implantów, bo jednak tłuszcz to jest coś naturalnego naszego, więc to jest super. No i spodziewam się właśnie smukłych ud oraz fajnego, krągłego tyłka. Jak każdy zabieg, zabieg liposukcji ma swoje ograniczenia. Należy pamiętać, że nie jest to metoda na odchudzanie. My możemy wspomóc i możemy odessać do 4 litrów tkanki tłuszczowej, ale nie jesteśmy w stanie odessać 10 czy 15 litrów. Zabieg liposukcji motywuje do dalszych ćwiczeń, do trzymania diety. Należy też pamiętać, że pacjenci, którzy są obciążeni chorobami, mają ciężką niedoczynność tarczycy, ciężką cukrzycę, mają przeciwwskazania do tego typu zabiegów. Alicja jest świetną kandydatką do zabiegu liposukcji, dlatego że jest szczupłą osobą, ma w pewnych okolicach za dużo tkanki tłuszczowej i musimy ją po prostu wyredukować. Czuję się świetnie i jestem bardzo zadowolona, bo no moje pośladki są teraz idealne. No już teraz miesiąc po zabiegu się czuję świetnie. Tak naprawdę najgorszy był ten tydzień po. Do 8 dni to jest ten czas, kiedy faktycznie organizm jest bardzo osłabiony i to się odczuwa. Ból nie jest taki wielki, ale chyba bardziej to osłabienie jest takie dotkliwe. Ja z lekarzem spotkałam się dwu albo trzykrotnie przed zabiegiem, na tyle, żebym się upewniła, że wszystko dobrze jakby sprawdził, poinformował mnie, wszystko wspólnie ustaliliśmy, okazał mi dużo zainteresowania, troski. Każdy zabieg wymaga od pacjenta mniejszych lub większych wyrzeczeń. Jeżeli chodzi o liposukcję, to należy pamiętać o masażach limfatycznych po zabiegu, które trzeba wykonywać 2-3 razy w tygodniu minimum. Należy używać specjalny opatrunek uciskowy przez 6 tygodni, tak aby tkanka tłuszczowa przylegała, zmniejszała obrzęki i tak naprawdę świetnie dopasowała skórę do nowej figury. Po zabiegu doktor kilkukrotnie mnie sprawdzał, interesował się, zresztą zostałam przez niego oddana w najlepsze ręce pani Emilki, jeśli chodzi o te drenaże limfatyczne, masaże po zabiegu. Czuję się na pewno tutaj w klinice bardzo dobrze. Jest po prostu tak idealnie, że lepiej być nie mogło. Są mniejsze uda, troszeczkę mniejsze boczki, więc wszystko pięknie wygląda.